kto był wczoraj i pamięta, o czym był wykład zdrowotny, o czym był wykład, pierwszy wykład? Kto był i kto pamięta? O śniadaniu, czyli co? O śniadaniu, żeby to śniadanie po pierwsze jeść, po drugie, żeby ono było obfite, żeby było również wartościowe. A żeby było wartościowe, musi zawierać, albo powinno zawierać, między innymi ziarna. I uczyliśmy się, że te ziarna muszą być pełne. Więc mąka z pełnego przemiału, im wyższy typ, tym większy, tym lepiej. Więc no wiele takich porad było, które myślę, że zapadły nam w pamięć. Chyba wszyscy, którzy byli, jedli śniadanie. Mam nadzieję, że inni również nie przyszli tutaj głodni. A dzisiaj kolejny wykład. Znowu możemy słuchać dobrych wskazówek, które przekaże nam pani magister Beata Śleszyńska, specjalista do spraw promocji zdrowia, wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej, doradca żywieniowy. O czym to był, miał być ten wykład? Nie pamiętam. O pamięci. Dieta na pamięć, koncentrację i poczucie szczęścia. Zapraszamy panią magister Beatę, przywitajmy brawami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj podejmiemy ten temat, by lepiej zapamiętywać. Dieta na pamięć, koncentrację i poczucie szczęścia. Ja faktycznie to razem łączę, bo jeżeli mówimy o diecie na pamięć, to jednocześnie mówimy o tym, by lepiej zapamiętywać, by lepiej koncentrować się na pewnych zadaniach, no i ogólnie, by lepiej czuć się. Wszyscy wiemy, i to nie jest nic nowego, ja tutaj nie odkryję Ameryki, że dieta wpływa na nasze zdrowie. I nie powinno nas więc dziwić, że wpływa również na to, jak się czujemy, jak myślimy, jak działamy i jak też śpimy. A szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu. A dzisiaj, kiedy rozmawiałam tutaj z osobami przechodzącymi przez wystawę Expo, no wiele osób doznawało i doznaje tego stresu, stresu dnia codziennego, tych różnych problemów, które mimo wszystko oddziałują na to, jak się czujemy. Tak więc jak się odżywiamy, ma wpływ na nasz mózg, podobnie jak to wpływa na naszą wątrobę, na serce, na nerki, na kości, na skórę. Drodzy Państwo, chyba wszyscy mamy samochody, a może ci, którzy nie mają, też są przekonani o tym, że wcale nie wlaliby do baku samochodu ścieków, bo nikt tego nie robi, prawda? Jeżeli chcemy, aby samochód mógł jechać, musi mieć odpowiednie paliwo. Zgadza się? I również na stacji benzynowej musimy zatankować odpowiednie paliwo. Drodzy Państwo, tak samo jest z naszym mózgiem. Musimy dać odpowiednie paliwo, wlać odpowiednie paliwo, aby mózg mógł dobrze pracować. Bliżej, dobrze. Więc mózg, drodzy Państwo, jest bardzo wrażliwy na tak zwane niedożywienie. Jeżeli brakuje pewnych składników odżywczych, to mózg nie ma możliwości właściwie działać, właściwie procesować pewne różne potrzebne nam mechanizmy, uruchamiać. Drodzy Państwo, dzięki odpowiedniej diecie na pamięć możemy skutecznie polepszyć procesy myślenia, zapamiętywania i pobudzić mózg do pracy na wyższych obrotach. Chyba każdy chciałby, aby jego mózg mógł pracować na najwyższych obrotach. I musimy wiedzieć o tym, że to, co wkładamy na talerz, to, co wkładamy do naszych ust, ma ogromne znaczenie. To, w jaki sposób się odżywiamy, ma istotny wpływ na działanie całego układu nerwowego. I stąd też mówimy o tym, że odżywiając nasz mózg, również wpływamy na układ nerwowy i to, jak się czujemy, jak reagujemy na różne sytuacje życiowe, ma to istotny wpływ.
Drodzy Państwo, każdego dnia mózg wykorzystuje około 20% tlenu, który dostarczamy do naszego organizmu i również 20% różnych składników odżywczych, czyli żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor i wszelakie witaminy, szczególnie witaminy z grupy B. Więc 20% każdego dnia tych składników, które dostarczamy wraz z pożywieniem, potrzebne jest naszemu mózgowi. Więc wpływ diety na pamięć, na koncentrację jest bezdyskusyjny. I dzisiaj podejmiemy ten temat, co jeść, aby nasz mózg mógł pracować wydajnie, aby szybko pamiętać, aby szybko się uczyć, aby też nie było takich chorób towarzyszących jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, wszystkie choroby demencyjne. To pokarmy, które my spożywamy, uruchamiają setki mechanizmów wpływających na intelektualne funkcje naszego mózgu. Stymulują produkcję enzymów, hormonów i chemicznych substancji, które nazywamy neuroprzekaźniki. I to zwłaszcza te neuroprzekaźniki odgrywają znaczącą rolę w procesach zapamiętywania, przypominania i tych wszelkich innych procesów, które są istotne do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. Czym są neuroprzekaźniki? Są to substancje chemiczne, które potrzebne są do przesyłania sygnałów między neuronami, między komórkami nerwowymi. I bez tych impulsów faktycznie niemożliwe byłoby myślenie, kojarzenie czy nawet przyswajanie wiedzy. Ale zanim do konkretów, to kilka liczb, które mogą nam uświadomić, że mamy jednak problem z zapamiętywaniem, czy z kojarzeniem, czy z przyswajaniem wiedzy. Dieta na pamięć. Chyba każdemu zdarzyło się to, że otwiera lodówkę i zastanawia się, no po co? Co ja chciałam wziąć z tej lodówki? Albo nie wiem, czy mieliście Państwo takie zdarzenie, że wychodząc z domu po jakimś czasie zadajecie sobie pytanie, czy wyłączyłam to żelazko, czy nie? Tak? Zgadza się? Ja musiałam nieraz wracać do domu, by upewnić się, że to żelazko rzeczywiście wyłączyłam. Ale zdarzają się takie chwile i wtedy myślimy sobie, czy to jakieś problemy już demencyjne, czy to całkiem normalna sytuacja, że mamy takie chwile, iż zapamiętujemy, czy nie mamy tej pamięci. Drodzy Państwo, problemy z koncentracją występują coraz częściej w społeczeństwie. Już 7 na 10 osób ma problem ze skupieniem na wykonywanym jakimś zadaniu, koncentracją i również pamięcią. Badania wykazały, że 67% uczestników zapomniało o czymś w ciągu jednego tygodnia badań. Problemy z pamięcią występują też w przyswajaniu informacji. 62% badanych przyznaje, że ma trudności z zapamiętywaniem nowych informacji lub uczeniem się nowych rzeczy. I to zarówno dzieci mają z tym problem, jak i starsi. Zresztą Państwo sami wiecie, jak otrzymaliście nowy telefon, jak często macie problem, żeby pewne funkcje nauczyć się wykonywać, obsługiwać w nowym telefonie. Innym to przychodzi łatwiej, innym trudniej. Więc widzimy, że problem z zapamiętywaniem, skupieniem się na wykonywanym zadaniu czy koncentracją występuje w większości społeczeństwa. Na szczęście, drodzy Państwo, istnieją metody zwiększania efektywności naszego mózgu, stymulowania pamięci i koncentracji i jednocześnie podwyższania uczucia szczęścia. To jest bardzo ciekawe i są ku temu
naukowe dowody i o nich właśnie będziemy mówić już teraz tak praktycznie. No właśnie, poznajmy w tej chwili cztery najważniejsze czynniki, które wpływają na naszą efektywność poznawczą, na nasz mózg. Więc po pierwsze mamy aktywność fizyczną. Aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna właśnie poprawia nie tylko koncentrację fizyczną, ale także pozytywnie wpływa na nasz umysł i zwiększa efektywność mózgu. Są robione badania, które potwierdzają, że dzięki aktywności fizycznej, takiej regularnej aktywności fizycznej, jesteśmy bystrzejsi oraz szybciej reagujemy, czyli podejmujemy szybciej decyzje, zazwyczaj to jest mądra decyzja, najlepiej by była, gdyby była mądra, poprawia się również nasz nastrój i zwiększa się ilość energii. Więc jeżeli Państwo macie takie sytuacje, że macie obniżony nastrój, bo są różne chwile w życiu, dobrze jest wyjść na spacer, na dłuższy spacer, wziąć może kijki, być może zrobić jakieś ćwiczenia w domu, ale na pewno aktywność fizyczna jest istotna. Dzięki dużej ilości ruchu jesteśmy właśnie bystrzejsi, reagujemy szybciej. Badania potwierdzają również pozytywny wpływ ruchu na nasz nastrój oraz zwiększoną ilość energii. Drodzy Państwo, co jeszcze? No o diecie będziemy mówili więcej, ale sen i odpoczynek. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nasz mózg radzi sobie zdecydowanie wolniej z pewnymi funkcjami. Kiedy jesteśmy niewyspani, mózg ma problem z pamięcią, z koncentracją. Sami wiecie Państwo, kiedy źle śpicie, jak pracujecie, jak jesteście wydajni. Więc tutaj nawet nie musimy szukać jakichś konkretnych badań, które są, ale możemy sami wyciągnąć wniosek po obserwacji swojego własnego ciała. Więc sen jest istotny i powinniśmy spać około 7-8 godzin na dobę i najlepiej, jeżeli śpimy od godziny 10, powiedzmy do tam 6 rano, czyli przed 22 idziemy spać. Niestety to, co zabiera nam sen, to niebieskie światło telewizorów, komputerów, telefonów, smartfonów. I to jest ten problem, z którym zmagamy się już od jakiegoś czasu, bo coraz więcej nastolatków śpi coraz krócej. Nie wiem jak Państwo, ale jest to pułapka. I w ten sposób obniżamy wydajność naszego mózgu. No co jeszcze? Chroniczny stres. Chroniczny stres, co to takiego chroniczny stres? To teraz pytanie do Państwa. Co to jest chroniczny stres? Stały, przewlekły, tak? Najczęściej jest to taki stres emocjonalny, związany z przeżyciami dnia codziennego. Na przykład, jeżeli ktoś robi nam krzywdę i my tą krzywdę przeżywamy i jeszcze długo trawimy, to podnoszą się poziom hormonów jak adrenalina czy kortyzol. I w ten sposób możemy mówić o tak zwanym przewlekłym stresie, chronicznym stresie. To nie trwa tydzień, to nie trwa miesiąc nawet, ale to może trwać miesiącami i latami. Na przykład, kiedy trudno nam jest pogodzić się z utratą kogoś najbliższego. To też jest chroniczny stres, kiedy ciągle przeżywamy. Albo na przykład rozstajemy się z kimś najbliższym, powstaje w domu tragedia rozwodu, czy ktoś, powiedzmy, utraci pracę i przeżywa to przez długi czas. I w związku z tym mogą być podwyższone poziomy hormonów stresu, co niesie za sobą pewne konsekwencje. Więc ten chroniczny stres zmniejsza objętość mózgu i na pewno obniża nastrój i samokontrolę. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy sobie, że zwłaszcza te neuroprzekaźniki odgrywają znaczącą rolę w
procesach zapamiętywania, przypominania, w procesach poczucia szczęścia. Bez tych impulsów niemożliwe było myślenie, kojarzenie czy przyswajanie wiedzy. I naukowcy odkryli mnóstwo rodzajów neuroprzekaźników. Kiedyś, pamiętam, czytałam o 50 rodzajach, dzisiaj, kiedy czytamy najnowsze odkrycia, mówi się o 100 rodzajach. Pewnie za 5, za 10 lat naukowcy odkryją jeszcze więcej tych neuroprzekaźników. Ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na 3 podstawowe, o których będziemy mówili, które odgrywają znaczącą rolę w właśnie podwyższaniu zdolności poznawczej naszego umysłu. Chodzi o serotoninę, dopaminę i noradrenalinę. Słyszeliście Państwo o serotoninie, tak? O takim hormonie, który mówimy hormon szczęścia, bo właśnie on trzyma nasz nastrój pod kontrolą, uspokaja lęki, wspomaga sen, również przynosi ulgę w depresji. Osoby, które leczą się na stany depresyjne, na głęboką depresję, są podawane właśnie leczeniu farmakologicznemu z wykorzystaniem tego właśnie hormonu. I ten hormon ma decydujący wpływ na nasz nastrój. Dopamina jest też związana z adrenaliną i wpływa na procesy mózgowe, które kontrolują ruch, reakcje emocjonalne oraz możliwość odczuwania przyjemności i bólu. Więc jeżeli mamy niedobór dopaminy w płacie czołowym, to możemy odczuwać większy ból albo możemy mieć mniejszą zdolność odczuwania przyjemności. Więc jedna osoba, widząc powiedzmy piękny krajobraz, może być zachwycona otaczającym pięknem, a druga osoba wcale tej przyjemności może nie odczuwać. Może to być właśnie związane z poziomami hormonów. Więc dopamina w płacie czołowym może odgrywać znaczącą rolę, jeżeli chodzi o właśnie te odczuwanie przyjemności i bólu. Jeżeli mamy nadmiar dopaminy w płacie czołowym, może to uwolnić nas od bólu i wzmocnić odczucie przyjemności. Brak dopaminy lub zaburzenia przepływu dopaminy mogą doprowadzić do tak zwanego myślenia irracjonalnego, do zaburzeń pamięci lub paranoi. No i ten trzeci neuroprzekaźnik, tak jak wam Państwu mówiłam, są to takie substancje chemiczne, które przesyłają sygnał z jednego neuronu do drugiego. Więc noradrenalina jest wydzielana z adrenaliną w sytuacjach, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu. Noradrenalina oraz serotonina mają bezpośredni związek z kontrolowaniem uczucia lęku i depresji. Drodzy Państwo, dieta na myślenie, na dobrą pamięć, więc co jeść, aby poprawić pracę naszego mózgu? To jest jedno z najważniejszych pytań dzisiejszego wieczoru. I pokarmy, jakie jemy, czym się odżywiamy, zasadniczo mogą pomagać lub przeszkadzać neurologicznemu funkcjonowaniu mózgu. Jedzenie na przykład typu fast food, jedzenie na przykład dużej ilości czerwonego mięsa, wysoce przetworzonej żywności, a jak dzisiaj pójdziemy sobie do sklepu, jakiegokolwiek sklepu, to tam mamy więcej produktów przetworzonych czy nieprzetworzonych? Przetworzonych. Wszystko to, co jest tak pięknie, kolorowo opakowane, co jest takie bardzo kuszące, to żywność wysoko przetworzona, z dużą ilością tłuszczy, szczególnie tych tłuszczy trans, tak zwanych utwardzonych tłuszczy, bo w przemyśle spożywczym głównie ten rodzaj tłuszczu się stosuje. Niestety ten rodzaj tłuszczu jest najniekorzystniejszy
i najbardziej szkodliwy. Również to, co jest w żywności przetworzonej, to duża ilość cukru, prawda? Więc mamy dużo tłuszczu, dużo cukru. Nawet kiedy kupujemy wodę, to w butelce możemy kupić wodę smakową o smaku truskawki, brzoskwini i tak dalej, ale tam oprócz substancji smakowych, zapachowych, to również jest bardzo duża ilość cukru, aby wzmocnić smak owego napoju. Więc żywność wysoko przetworzona, napoje wysoko przetworzone, zawierające dużą ilość cukru, tłuszczu, blokują optymalną pracę mózgu. Obniżają wydajność mózgową. To trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć i jest szereg badań naukowych potwierdzających to. My jesteśmy z jednej strony nieświadomi pewnych rzeczy, bo wydaje nam się, że to, co jest w sklepie, na półkach, jest dobre, jest wartościowe, ale niekoniecznie tak może być. Na przykład dla wielu osób słodycze są taką słodką przekąską, która pociesza w różnych okolicznościach życia. Panią bardzo pociesza. Kawałek tabliczki czekolady, prawda? Albo cała czekolada. Albo ciasto. Drodzy Państwo, jest pewien taki mechanizm, że rzeczywiście po słodkich rzeczach my czujemy się lepiej. A wiecie dlaczego? Dlatego, że podnosi się poziom dopaminy, tego neuroprzekaźniku, który ma właśnie pobudzić nasz organizm, szczególnie mózg. I tak robi. Daje, znaczy organizm zwiększa ilość dopaminy. I byłoby wszystko w porządku, gdyby nie fakt, że po zjedzeniu czegoś słodkiego na moment podnosi się ten poziom dopaminy, ale jak szybko się podnosi, tak szybko spada. I faktycznie, by utrzymać na odpowiednim poziomie dopaminę, musielibyśmy jeść ciastko za ciastkiem, kawałek tortu za kawałkiem tortu, czekoladkę za czekoladką, żeby cały czas nasz organizm był na takim lekkim haju. Co oczywiście jest to błędne koło. Taki mechanizm uzależnienia jest dokładnie w przypadku innych używek. Wiecie Państwo, jak ktoś pali papierosa, to kiedy zapali papieros, czuje taką ulgę. Nie wiem, czy tutaj są na sali osoby, które palą papierosy, ale tak jest. Ale przychodzi moment, kiedy spada poziom dopaminy, bo to jest też uzależnione hormonalnie. Spada poziom dopaminy i musimy znów sięgnąć po papierosa. Człowiek staje się taki nerwowy i sięga po tego papierosa i jak zapala, to po prostu czuje ulgę. Czy z kawą, czy z innymi używkami jest dokładnie tak samo. Ale wiemy, drodzy Państwo, że no, organizm nie może być góra-dół, bo to jest najgorsze, co może być. Tak samo jest z poziomem cukru. Mamy raz wysoki poziom cukru, raz niski, raz wysoki, raz niski. To jest coś, co po jakimś czasie zawsze jest niekorzystne dla samego organizmu. Więc słodka przekąska, która jest bardzo często taką przekąską pocieszającą nas, niestety powinna być spożywana od czasu do czasu, żeby sobie pewne rzeczy ewentualnie nagradzać, ale nie może to być codzienną rutyną, żeby cały czas zjadać, żeby się pocieszać. Musimy coś zrobić, bo to na dłuższą metę absolutnie nie odżywia naszego mózgu. Co jeszcze powinniśmy zrobić, drodzy Państwo? Jednym z najlepszych sposobów na pobudzanie produkcji serotoniny, dopaminy w mózgu
jest zwiększenie ilości spożywanego tryptofanu i tyrozyny. Przepraszam, że troszeczkę kaszlę, a jestem świeżo po przeziębieniu. Rzadko choruję, ale akurat zmiany temperatur to niestety wpłynęło na moje oskrzela, a jeszcze przebywałam za granicą i zmiana czasu, więc to wszystko niestety wpłynęło na moje słabsze samopoczucie, ale mam nadzieję, że dobrze jesteście, dobrze jestem słyszana. Drodzy Państwo, tryptofan i tyrozyna to inaczej aminokwasy, czyli jeżeli spożywamy produkty białkowe, główne produkty białkowe to produkty zwierzęce i nasiona strączkowe lub nasiona. Tam znajduje się największa ilość białka. Chociaż każdy produkt, jak weźmiemy banan, jabłko, to tam też jest pewna ilość białka, tylko że jego jest tam mniej. Ale te dwa aminokwasy, tryptofan i tyrozyna, podnoszą nam poziom tych neuroprzekaźników i pobudzają te neuroprzekaźniki do właściwej pracy. I wiele pokarmów pochodzenia zwierzęcego zawierają dużą ilość tryptofanu i tyrozyny. I wszystko byłoby fajnie, bo większość Polaków je dużą ilość produktów zwierzęcych, czy mleko, czy śmietana, czy sery, czy wędliny, czy mięso, prawda? I tam jest dużo tego aminokwasu, tych aminokwasów, tryptofanu i tyrozyny. Ale, i tu muszę bardzo mocno podkreślić to ale, badania przeprowadzone potwierdziły, że nawet jeżeli spożywamy te tryptofan, te aminokwasy tryptofan i tyrozyna z produktów pochodzenia zwierzęcego, niestety one nie podnoszą wystarczająco tych neuroprzekaźników i nie pobudzają te neuroprzekaźniki. Dlatego, że takie produkty, jak produkty zwierzęce, zawierają niewiele bądź w ogóle węglowodanów. A to właśnie produkty, które są bogate w białko i węglowodany jednocześnie, to one podnoszą nam poziom tych neuroprzekaźników, czy również pobudzają te neuroprzekaźniki. Więc mięso zawiera niewystarczającą ilość węglowodanów, podnosi też mięso oporność na insulinę, a produkcja insuliny ułatwia przemieszczanie tyrozyny i tryptofanu do mózgu, bo musimy również wiedzieć, że nawet jeżeli pozyskujemy te aminokwasy, to one muszą trafić do naszego mózgu. Więc jakie produkty powinniśmy spożywać, aby dostarczać tryptofan i tyrozynę, czyli te aminokwasy, które mają tak korzystny wpływ na neuroprzekaźniki? Zobaczcie Państwo, tutaj mamy pestki dyni. To są bardzo bogate w ten tryptofan. Spirulina. To taki zielony proszek z alg morskich, które możecie Państwo kupić w aptece, w Rossmanie, w wielu sklepach już teraz pojawia się spirulina, nawet w takich sklepach spożywczych. Proszek lub tabletki zielone, w zielonym kolorze, zawierają dużo tego tryptofanu. Nasiona chia, sezam, słonecznik, orzechy, tam też jest dużo tryptofanu. Ale również oprócz tego, co tutaj widzicie, nasiona strączkowe, jak soczewica, jak również cieciorka, fasola, to są bardzo dobre źródła produktów białkowych, które te aminokwasy zawierają, które podnoszą i usprawniają neuroprzekaźniki. Jeżeli chodzi o tyrozynę, to znów mamy
bardzo podobne produkty jak spirulina, pestki, orzechy, nasiona słonecznika, płatki owsiane, jajko, tofu, czyli nasiona strączkowe. Także to jest ciekawe, drodzy Państwo, że pokarmy pochodzenia roślinnego, które bogate są w te aminokwasy, mogą rzeczywiście mieć pobudzający wpływ, co prowadzi do podwyższenia poziomu energii, do lepszej spostrzegawczości. Na przykład soczewica jest bardzo dobrym źródłem tyrozyny, a soczewicę można dostać niemalże w każdym sklepie. Nie wiem, czy Państwo kiedyś kupowaliście soczewicę, robiliście z niej zupę czy jakieś pierogi, prawda? Więc zachęcam. Co więcej, mózg, drodzy Państwo, jest bardzo energochłonny. Zużywa 20-25% energii, której dostarczamy organizmowi. Sam mózg wykorzystuje prawie połowę krążącej we krwi glukozy. Ja wczoraj powiedziałam Państwu, że kiedy wstajemy rano, mamy zawsze obniżony poziom glukozy, prawda? I trzeba zjeść posiłek, aby dostarczyć tą glukozę wraz z posiłkiem, bo mózg operuje na glukozie. Zużywa prawie połowę tej glukozy, którą my dostarczamy wraz z posiłkiem. Ale, i tu znów ale, my nie możemy dostarczać glukozy w postaci takiej przetworzonej, czyli w postaci słodkich drożdżówek, słodkich ciastek, batonów, słodkich napojów, słodkiej herbaty, czy wszelkiego rodzaju innych produktów, które zawierają cukier lub inne substancje słodzące. Dlaczego? Dlatego, że taki cukier szybko jest strawiony, szybko podnosi poziom glukozy i fajnie byłoby, gdyby nie to, że potem następuje bardzo szybki spadek, co później jest odczuwalne w naszym samopoczuciu. Kiedy pojawia się senność, kiedy pojawia się rozdrażnienie, kiedy jesteśmy bardzo niespokojni, więc, drodzy Państwo, źródłem glukozy, źródłem tego cukru powinny być węglowodany, czyli inaczej cukry złożone. Czyli w praktyce to mają być zboża, czyli wszelkie kasze, płatki, chleb pełnoziarnisty, bo to jest też produkt węglowodanowy, czy owoce i warzywa. To są właśnie te najważniejsze źródła węglowodanów złożonych. I wtedy cukier jest bardzo łagodnie dostarczany do krwiobiegu i mózg nie przeżywa tych wzlotów i upadków. Jest stabilny, jeżeli chodzi o dostarczanie też glukozy i również jest optymalna praca samego mózgu. Kolejną rzeczą, o której nie powinniśmy zapomnieć, a mówimy o diecie na pamięć, to odpowiedni rodzaj tłuszczu. Nie wiem, czy wiecie, ale mózg to w większości woda i tłuszcz. I nie chce nam się wierzyć, prawda? A jednak bez tłuszczów mózg nie byłby w stanie przesyłać impulsów elektrycznych. Najbardziej korzystne dla prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu są tak zwane niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. I co ciekawe, te tłuszcze nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Nasz organizm potrafi wytworzyć wiele substancji, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu, ale ten rodzaj kwasów tłuszczowych nie jest w stanie, więc musimy je dostarczyć wraz z pożywieniem. A do czego są potrzebne te niezbędne kwasy tłuszczowe? One tworzą w 70% mielinę, czyli taką tłuszczowo-białkową
powłokę neuronu, czyli komórki nerwowej, odżywiając jednocześnie i przyspieszając przewodzenie komórki nerwowej. Więc tłuszcz jest istotny. Tylko pytanie, jaki tłuszcz? Te niezbędne kwasy tłuszczowe, wielonienasycone, to są głównie produkty roślinne, olej roślinny, który nie został rafinowany. Najlepszy tłuszcz to jest ten tłuszcz z grupy omega-3. I gdzie taki tłuszcz pochodzenia roślinnego możemy otrzymać? Mielone siemię lniane albo olej lniany jest bardzo dobrym źródłem właśnie tych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nie wiem jak Państwo, ale ja jak jestem w domu, to bardzo często robię sobie taką mieszankę, jedną łyżeczkę mielonego siemienia lnianego, jedną łyżeczkę ostropestu, zalewam to ciepłą wodą, 15-20 minut i wypijam. Tego siemienia lnianego nie trzeba jeść dużo, maksymalnie 2 łyżki, pod warunkiem, że też dużo pijemy, bo siemię lniane pęcznieje. Jeżeli zjemy siemię lniane bez odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia, to możemy mieć problemy z zaparciami, więc trzeba wypijać dużą ilość wody. Dużą to znaczy tyle, ile tutaj proponujemy na wystawie Expo, 2 litry, minimum 2 litry płynu w ciągu dnia. A przy takiej temperaturze, jak mamy dzisiaj, czy w przeciągu tych dni, kiedy jest dosyć wysoka i pocimy się, to musimy pić zdecydowanie więcej. Drodzy Państwo, siemię lniane, ale nie kupujcie tego siemienia mielonego w sklepie. Dlaczego? Dlatego, że tam został już wytrącony ten tłuszcz. Więc najlepiej na świeżo mielimy sobie i później ewentualnie to, co pozostaje, przechowujemy w lodówce. Lub olej lniany, świeży olej lniany. Orzechy. Orzechy są świetnym źródłem, szczególnie orzechy włoskie i laskowe. Są świetnym źródłem właśnie tych tłuszczy. Nie musimy mielić, nie musimy nic z tym robić. Wystarczy garść orzechów. Tego też nie trzeba dużo, ale to dostarcza nam właśnie tych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są istotne. W pestkach dyni, w pestkach również słonecznika, też tam znajdziemy te kwasy tłuszczowe. Zobaczcie Państwo, już nam się pojawiają znów pestki dyni, prawda? Pestki słonecznika, to siemię lniane, te orzechy, więc one dostarczają zarówno te aminokwasy, tryptofan, tyrozyny, o których wspominaliśmy, prawda? Również dostarczają nam tych niezbędnych kwasów tłuszczowych. Więc co za problem, by każdego dnia do naszej owsianki, czy powiedzmy jako też przekąska, chociaż nie polecam jedzenia pomiędzy posiłkami, ale w trakcie posiłku, właśnie zjeść garść orzechów z nasionami, co usprawni i zabezpieczy nasz mózg. Więc można powiedzieć, nie jest to nic trudnego. Dla tych osób, szczególnie w starszym wieku, proponuję, aby zasuplementować te długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które możecie Państwo mieć w znikomych ilościach w diecie. Te kwasy tłuszczowe można kupić w aptece, nazywamy ich DHA w skrócie lub EPA, ale najczęściej poleca się właśnie to DHA i mniej więcej dawka 250 do 500 mg na dzień może usprawnić nasze funkcje poznawcze mózgu. Są to głównie produkty pochodzenia rybiego. Jeżeli Państwo chcecie nie jeść, powiedzmy, oleju rybiego w ten sposób, rybnego, to można to DHA kupić jako produkt roślinny z alg morskich. Drodzy Państwo, jeszcze kilka informacji. Magnez. Magnez jest takim pierwiastkiem, którego niedobór może powodować m.in. stany depresyjne,
lęki, takie chroniczne zmęczenie, brak też pamięci, rozdrażnienie, poirytowanie, czy nawet zawroty głowy, pewne takie poważne problemy z koncentracją. I gdzie ten magnez występuje? No zobaczcie Państwo, już to nie muszę wymienić. To zdjęcie nam bardzo klarownie pokazuje, że produkty roślinne, a wczoraj powiedziałam Państwu, że piramida prawidłowego, zdrowego odżywiania głównie bazuje na produktach pochodzenia zwierzęcego. I to jest to, co powinniśmy właśnie spożywać każdego dnia. Roślinnego. Słuchacie mnie uważnie, to bardzo dobry znak. Drodzy Państwo, jeszcze taka jedna uwaga, bo życie w stresie i wypijanie dużej ilości kawy pogłębia kłopoty z magnezem, co może wpłynąć na to, jak funkcjonujemy, jak reagujemy, jak zapamiętujemy, co jest z naszą pamięcią i poczuciem koncentracji. Dlatego jeżeli nie możemy się obejść bez małej czarnej, to musimy pamiętać o tym, aby dostarczyć ten pierwiastek. Więc albo jemy to, co tutaj, dobrze by było, tak? Albo musimy zasuplementować magnez. Więc nie zapominamy o trębach, o pestkach dyni, o płatkach owsianych, o grochu, o bananach. Nie zapominamy też o ciemnym pieczywie. I tutaj jeszcze jest kilka informacji, drodzy Państwo, więc mamy potas, który poprawia dotlenienie mózgu, żelazo, które jest nośnikiem tlenu, fosfor, który poprawia nastrój, zwiększa inteligencję i dodaje sił witalnych. Magnez, który właśnie też obniża podatność na stres. Więc drodzy Państwo, na podsumowanie kilka jeszcze takich informacji. Już tutaj nie będę mówiła o witaminach z grupy B, chociaż może dosłownie chwilę wspomnę o kwasie foliowym, bo w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci witamina B9, czyli właśnie kwas foliowy, okazała się zasadniczym składnikiem odżywczym dla skutecznego funkcjonowania mózgu. Folian jest konieczny do produkcji niektórych neuroprzekaźników odgrywających istotną rolę w tym, aby organizm czuł się dobrze. Drodzy Państwo, zarniki poznawcze, te demencje oraz pewne choroby właśnie takie demencyjne, łącznie z chorobą Alzheimera, zostały powiązane z niskim poziomem kwasu foliowego. Bo jeżeli jemy więcej produktów zwierzęcych, a mniej produktów roślinnych, to zazwyczaj mamy niedobór witaminy B9, czyli tego kwasu foliowego. Więc aby uzupełniać tą witaminę, musimy jeść produkty pochodzenia roślinnego, które zawierają kwas foliowy w dużych ilościach. To są owoce, ale również i nasiona strączkowe i zboża. I tak szybciutko na podsumowanie, drodzy Państwo. Staramy się jeść codziennie ciemne pieczywo razowe i produkty z pełnego ziarna. Nie wychodzimy z domu bez śniadania. Do obiadu koniecznie zadamy sałatkę z mieszanki świeżych warzyw. Jemy dużo owoców i warzyw. Nie zapominamy o garści orzechów i nasion. Dużo pijemy wody, która pomaga w przemianach biochemicznych w mózgu. Ruszamy się, ćwiczymy, bo to usprawnia nasz mózg. Wysypiamy się, ciągle ćwiczymy swoją pamięć. Unikamy alkoholu, ograniczamy słodkości. Tłuszcz zwierzęcy zamieniamy na tłuszcz roślinny. Tłuszcze nasycone, które są zawarte w margarynie, maśle i serach, mogą podnieść ryzyko zaników umysłowych w starszym wieku. Ograniczamy produkty zwierzęce, wybieramy przepisy kulinarne na bazie produktów roślinnych, rezygnujemy z palenia tytoniu. Życzę, abyście Państwo mogli te proste rady wprowadzić w codzienność. One nie są trudne, tylko o nich należy pamiętać. Dziękuję bardzo za uwagę.